Szymon Domoń, zawodnik krakowskiej Wisły i właśnie na obiekcie, na sali treningowej Twojego klubu spotykamy się po jednym z czerwcowych treningów. Właśnie czerwcowy trening, 20 dzień czerwca i zdaje się jeden z ostatnich, jeśli chodzi o ten sezon. Do końca czerwca trenujemy, potem lipiec już luzik, no i od sierpnia zaczynamy. Tutaj właśnie początkowo na Wiśle, a potem wyjeżdżam na obóz małopolski na 2 tygodnie. Jakie plany na ten miesiąc przerwy od boksu? Gdzieś wyjeżdżasz czy na miejsce? No, jakieś wakacje, odpoczynek, nabrać świeżych sił i zaczynamy od nowa. Pytaliśmy Twoich kolegów wcześniej o te bokserskie początki, czyli to, co ich zainspirowało do tego, aby przyjść na salę treningową, rozpocząć treningi bokserskie. Jak było w Twoim przypadku? U mnie było tak, że oglądałem walki bokserskie w telewizji gdzieś tam w nocy i właśnie zaczęła się taka pasja. Początkowo przyszedłem, żeby sprawdzić, jak to jest, tak zbadać to. No i z każdym treningiem zaczęło mi się to podobać. Teraz tutaj właśnie wszyscy koledzy, znajomi, trenerzy, super atmosfera, no i spodobało mi się to. Jeśli chodzi o te nocne transmisje, tak walki jakiego boksera najbardziej zapadły w pamięć, zainspirowały do tego, żebyś sam założył rękawice? Ogólnie tych zagranicznych, jakichś znanych, przeważnie najbardziej się podobały, no ale nie ukrywam, że polscy bokserzy też właśnie interesowali. Na przykład Gołota, Adamek przede wszystkim. Urodziłeś się w roku 1984, także skończyłeś już 18 lat i zdążyłeś debiutować jako senior. To było już na tym turnieju, zdaje się, we Francji opas Montana. Wcześniej jakieś walki z seniorami tu gdzieś na Sobótkach takie, ale ogólnie taka główna, poważna walka z seniorem to właśnie była na pasie Montana we Francji. Tam właśnie pierwsza walka nie poszła mi tak za dobrze, ale sędziowie uznali, że wyróżnili mnie za dobrą walkę, bo byłem najmłodszy w tych całych zawodach i zorganizowali mi walkę właśnie w finale z chłopakiem trochę cięższym z Niemiec. Tam zaboksowałem według trenerów i innych bardzo dobrą walkę, po którym mogli dać mi zwycięstwo jemu, bo był wynik 10-10 na maszynki, no i na małe punkty dali jemu. Kończy się czerwiec 2012 roku. Trochę Twoi koledzy, nie mówię nawet tutaj o klubie, bo tutaj nie pytaliśmy o to, ale ogólnie bokserzy amatorscy w Polsce trochę narzekają, że mało jest tych walk, w których mogą się rozwijać, mogą nabierać doświadczenia. To jeśli chodzi o taki bilans Twój z tego roku, ile jest tych walk i czy ich jest dużo, czy mało? W tym roku jakieś stoczyłem z 20 walk. Znaczy rok się jeszcze nie skończył, ale ogólnie do wakacji jakieś 20 walk, po 20. Jak oceniasz dla takiego boksera jak ty, 18-latka, który powinien pewnie jego doświadczenia łapać jak najwięcej, to jest dużo, mało, optymalna liczba? Tak, średnio. Moim zdaniem właśnie powinno być jak najwięcej walk, bo to na tym się robi formę. Doświadczenie się zbiera, wszystko, kondycje, wszystko co najbardziej potrzebne. Myślę, że tutaj jesteś jedną z wyróżniających się postaci, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. Jesteś reprezentantem województwa małopolskiego w boksie, więc jakie cele na te najbliższe miesiące sobie stawiasz? No bo wiemy, że ambicji Ci nie brakuje. No teraz tak jak mówię, trzeba odpocząć i od sierpnia chcielibyśmy zacząć treningi na Wiśle. Potem przygotować się bardzo dobrze na obozie małopolski z trenerem Władysławem Świeżem i Radkiem Pieczkiewiczem. No i próbować zdobyć jakieś, tak stawiam, jakiś brąz przynajmniej na Pucharze Polskich Juniorów. Jeśli chodzi o reprezentację naszego kraju, juniorów w tej chwili, bo ciągle występujesz mimo tego debiutu seniorskiego, występujesz jako junior. Masz takie plany, aby w najbliższym czasie spełnić te swoje marzenia, spełnić ambicje i dostać się do kadry, czy myślisz, że będzie jednak trudno w najbliższym czasie? Oczywiście na pewno nie będzie łatwo, ale trzeba o tym myśleć, no bo to jest w tym główny cel. Tam są dobrzy chłopacy, dobre treningi, sparingi, obóz przygotowawczy, wyjazdy za granicę, właśnie walki z innymi klubami. No dużo, dużo na pewno by to dało. Jakbyś miał tak wspomnieć jeden z Twoich najbardziej udanych występów i też taki, którym osiągnąłeś sukces w swojej karierze do tej pory, to który byś występ wymienił, jaką walkę, jaki tu? To może rok temu właśnie na Złotej Rękawicy. Stoczyłem wtedy pierwszy raz najwięcej walk pod rząd, bo 3. No i wtedy wszystkie właśnie wygrałem jedną właśnie na punkty. Tam przymierzali się, żebym dostał tą główną nagrodę Złotą Rękawicę, ale ostatecznie wytypowali Damiana Kibera, bo zasłużył na to, naprawdę.